Dobra, jesteśmy już na żywo. W takim razie możemy zaczynać. Tak więc dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Martyna Reichel i jestem członkinią zespołu Ad Personam, projektu, którego celem jest stworzenie platformy do wolnej wymiany myśli, konfrontacji poglądów, zderzenia ideologii i szukania kompromisów. Ad Personam organizuje debaty, w których może wziąć udział każda zainteresowana osoba, a tematy tychże debat wybierane są wspólnie z widzami na naszej grupie na Facebooku, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. Dzisiaj natomiast mam przyjemność poprowadzić wyjątkowy wywiad. Wyjątkowy, bo jest z nami również wyjątkowy gość, osoba niezwykle barwna i znana na polskiej scenie politycznej, czyli pan poseł Paweł Kukiz. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu, dziewczęta i chłopcy. Jest nam bardzo miło, że zechciał pan wziąć udział w naszym wywiadzie i odpowiedzieć na pytania, zarówno te przygotowane przez Ad Personam, jak i zadane przez widzów. Widzów również bowiem chciałabym bardzo serdecznie powitać i poinformować, że istnieje możliwość zadawania pytań do pana posła, ale proszę, by były to pytania kulturalne i żeby trochę się jeszcze z nimi wstrzymać, ponieważ na te pytania przyjdzie jeszcze czas. Nie chcielibyśmy, żeby zgubiły się gdzieś w komentarzach wśród jakichś innych tekstów. Pani Martyno, pan poseł już się tak przyzwyczaił do braku kultury generalnie, że to mogą być i niekulturalne, jeżeli nie będę odpowiadał na takie, ale jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z takimi sprawami jak hasło przewodnie na marszach, które mają służyć pokojowi czy właśnie kompromisowi, konsensusowi, no to wie pani, mnie nic już nie jest w stanie zaskoczyć. Dobrze. Miejmy nadzieję w każdym razie, że tym razem obejdzie się bez takich haseł. I na samym początku chciałabym zapytać o to, jak ocenia pan koalicję, w której się pan znajduje? Bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie na polskiej scenie politycznej, również jeśli chodzi o koalicję, no to obserwujemy dużo takich ciekawych zjawisk. Na zasadzie widzimy jakiś spór światopoglądowy u Konfederacji, widzimy wchłonięcie jednej partii przez drugą u Lewicy, czy jakiś wizję wiszącą nad Zjednoczoną Prawicą, w której to PiS nie ma większości w Sejmie. I czy pan nie obawia się, że z takim problemem przyjdzie się również zmierzyć w pańskiej koalicji? Wie pani, ja przede wszystkim najbardziej obawiam się, to nie obawiam się o swoją koalicję, czy nie obawiam się o jakąś karierę polityczną, czy jakieś pozycje w tym wyścigu szczurów, ale obawiam się o to, że dalsza konstrukcja ustrojowa państwa, dalsze ciągnięcie tej konstrukcji, z jaką mamy obecnie do czynienia i która właśnie powoduje takie zdarzenia, o których pani mówi, że partie między sobą gdzieś tam się raz docierają, raz się rozrywają i tak dalej. Ta wieczna walka o władzę pomiędzy małymi partyjkami, pomiędzy jakimiś, zresztą te molochy też są złożone, wspomniała pani Prawo i Sprawiedliwość, to jest partia złożona, czy jak gdyby jest to Zjednoczona Prawica, tam jest większość posłów oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, natomiast blisko 40 posłów to są ludzie od Ziobry albo od Gowina. Koalicja Obywatelska to partia, która składa się z Platformy Obywatelskiej, z Zielonych, z Nowoczesnej i chyba tam jeszcze z kogoś. Lewica to SLD, Wiosna, Zandberg, no i Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15. Tych podmiotów jest mnóstwo, każdy z nich ma jakiś tam swój partykularny interes i to jest rzecz generalnie dla państwa niebezpieczna. Jestem zwolennikiem takiego ustroju, w którym scena polityczna jest właściwie, składa się z dwóch praktycznie sił, z lewicy i z prawicy, gdzie lewo płynnie przechodzi poprzez centrum w prawo. Ale taka konstrukcja państwa jest możliwa jedynie przy zastosowaniu ordynacji większościowej, tych słynnych JOW-ach, o których mówię, choć JOW-y są tylko jedną z form organizacji, ordynacji większościowej. Oprócz tego mamy oczywiście STV, mamy ordynację mieszaną, ale potem o szczegółach porozmawiam później. W każdym razie, wie pani, ja się nie obawiam o żadną koalicję, ja z nikim nie brałem ślubu, to jest pierwsza podstawowa sprawa, oprócz żony oczywiście, która tutaj się przed chwileczką przewinęła i stąd takie długie milczenie, ale w polityce nie brałem z nikim ślubu, dopóki jest tam po drodze, czy mnie jest po drodze z
PSL-em, który przyjął do swojego programu postulaty Kukiz 15, no to ta koalicja, mam nadzieję, trwać będzie, o ile oczywiście PSL będzie te postulaty realizował. Jeśli o nich zapomni, no to ja zapomnę o PSL-u, to jest rzecz zupełnie naturalna. Ja mówiłem, wie pani, wielokrotnie mówiłem, właśnie to jak mantrę powtarzam od 5 lat, że ja wejdę w koalicję z każdym, absolutnie z każdym. To może być Czarzasty, to może być Kaczyński, to może być Budka, to może być Zandberg, z każdym, kto uzna, że takie instytucje jak referenda, jak konsultacje z obywatelami, jak zmiana ordynacji wyborczej, nadanie każdemu obywatelowi możliwości indywidualnego, biernego prawa wyborczego, to są sprawy kluczowe. To są sprawy, które w pierwszej kolejności należy zmienić. Także nie ma to znaczenia. Wie pani, ja w polityce generalnie to jest tak, jak kiedyś słyszałem takie fajne zdanie, bo polityka jest czymś szczególnym. Tak? Na przykład w polityce należy mieć dobrą pamięć, ale krótką pamięć. I no ja wie pani, ja mam cel, ja poszedłem do parlamentu, żeby tworzyć jakąś potężną partię polityczną, która będzie dążyła do tego, by pozatrudniać rodziny w spółkach Skarbu Państwa, przejąć po prostu spółki Skarbu Państwa, tylko po to, żeby doprowadzić do podstawowych zmian systemowych, które spowodują, te, o których mówiłem, które spowodują, że nie będzie aż tak istotny jak dziś światopogląd, czy jakieś uczestnictwo, partycypacja w fanklubie którejś tam partii, tylko ważne będzie u człowieka, będzie człowieka determinowała jego wartość, przyzwoitość, fachowość i jakieś tam wrodzone dobro, jego brak. Tyle. Dobrze, to w takim razie, jak już jesteśmy przy temacie koalicji, jak pan mówi, że byłby pan w stanie wejść w koalicję praktycznie z każdym, to czy nie żałuje pan na przykład, że nie połączył się pan na przykład z Konfederacją, która teraz odnotowuje no, gigantyczny wzrost poparcia tak na dobrą sprawę? Czy nie chciałby na przykład pan razem z nimi próbować czegoś zmieniać? To znaczy jeszcze inaczej. Powiedziałem, że w koalicję wejdę z każdym, kto będzie gwarantem, czy kto pomoże mi w realizacji postulatów z 2015 roku, niezmiennie tych samych. Zmiana ordynacji wyborczej, rola referendów, czy jak gdyby zwiększenie partycypacji obywatela w kontroli nad władzą, czy w sprawowaniu wręcz władzy na co dzień poprzez referenda, oraz no, sędziowie pokoju, to jest czyli wybierani również bezpośrednio przez obywateli sędziowie do rozstrzygania na najprostszych takich spraw. No i oczywiście jak te sprawy podatkowe, czyli jak najniższe podatki i większy, że tak powiem, większa przestrzeń dla prawdziwej gospodarki wolnorynkowej, prawdziwej wolnej konkurencji. Ja rozmawiałem z Konfederacją, i też nie zgodzę się z panią z tym, no przepraszam, może to jest przykra jakaś informacja, ale nie, Konfederacja od pewnego czasu raczej spotykają ją spore spadki, a nie wzrosty. Wzrosty były do jakiegoś czasu, natomiast od czasu tego fatalnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego i później tych zdarzeń 11. Widzę, że tutaj mamy jakieś małe problemy techniczne i czekamy właśnie, aż wszystko się naprawi. Chwilowo nam przerwało tutaj pana Pawła, ale mam nadzieję, że zaraz wszystko wróci do normy. Zostałam sama, widzę. Natomiast liczę na to, że szybko pan Paweł do nas wróci, ponieważ tutaj widzę, że poruszane są coraz to ciekawsze kwestie przez pana posła. I liczę na to, że będzie nam dane to kontynuować. To w takim razie, korzystając z tej wolnej chwili, przypomnę też o tym, że trwa właśnie konkurs, który jest organizowany przez naszych partnerów, przez moment może, żeby podać dokładniejsze informacje, do którego oczywiście bardzo mocno zachęcamy. Jest to konkurs, w którym do wygrania jest kurs, który normalnie jest płatny o wartości 250 zł, dzięki któremu można po wypełnieniu odpowiedniego egzaminu i po wcześniejszym w ogóle dostaniu się na ten kurs
można wygrać m.in. staż we Wiedniu, czy wyjazd na konferencję do Kolumbii bądź do USA, więc jak widać warto. Termin jest do niedzieli, mamy jeszcze niecałe 2 dni na dostarczenie prac, ponieważ pierwszy etap składa się z tak naprawdę jednego zadania konkursowego. Jest to esej na temat podanego zagadnienia. Zagadnieniem tym jest natomiast zagrożenia i szanse dla wolności jednostki w XXI wieku. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany udziałem, to serdecznie zapraszamy. Konkurs ten jest organizowany przez, tak jak już mówiłam, naszych partnerów, czyli przez Polsko-Amerykańską Akademię Liderów. Ad personam objęło ten konkurs patronatem i byłoby nam bardzo miło, gdybyście wzięli w nim udział. Przypominam także o możliwości zadawania pytań. Mamy nadzieję, że pan Paweł zaraz do nas wróci i będziemy mogli mu je zadać. Ja już jestem, nie wiem, czy jestem słyszany, bo to coś jest z internetem tutaj po wybrakach. Na szczęście pan Paweł do nas wrócił, więc może ja skorzystam od razu z okazji, ponieważ tutaj też padło kilka ciekawych sformułowań od pana i chciałabym się dowiedzieć, bo zostało powiedziane, że nadal popiera pan JOW-y, czyli te jednookręgowe jakby wyborcze. Natomiast jednomandatowy okręg wyborczy. Tak, przepraszam za przejęzyczenie. Natomiast chciałabym zapytać, czy nie uważa pan, że one jeszcze bardziej by zabetonowały polską scenę polityczną? Bo... Pani Martyno, no nie ma ordynacji, która betonuje bardziej scenę polityczną niż ordynacja partyjna, ordynacja, jaka jest, z jaką mamy do czynienia w Polsce. To jest mało tego, że betonuje, to no jest wybitnie niesprawiedliwa. Czy pani wie, co by pani musiała zrobić w naszym ustroju, gdyby pani przyszło do głowy na przykład, no chce pani zostać posłem Rzeczpospolitej Polskiej, wie pani, i załóżmy, że mieszka pani w Warszawie, jest pani w Warszawie najbardziej rozpoznawalną osobą, uwielbianą przez wszystkich po prostu, jest pani multimilionerką i chce pani po prostu dla swojego okręgu wyborczego, tylko dla tego okręgu wyborczego, no poświęcić całą siebie, żeby w polityce, by rzeczywiście reprezentować interesy wyborców, wszystkich wyborców, od lewa do prawa, z okręgu warszawskiego. Wie pani, ale jednocześnie nie chce się pani zapisać do żadnej partii politycznej, nie chce pani żadnego wodza partii politycznej prosić o wpisanie na listy, chce pani sama zostać posłanką z okręgu warszawskiego. Czy pani wie, co pani musi zrobić w tym czasie, na tę okoliczność? Zdaję sobie sprawę z tego, że no, dużo rzeczy z pewnością. Jeżeli nie jest pani rozpoznawalna w całej Polsce, bo tak jak powiedziałam, może pani być w tym okręgu warszawskim uwielbiana i tak dalej, ale jeżeli pani nie jest rozpoznawalna w całej Polsce, to nie ma pani szans na zostanie posłem, którego nie popiera partia polityczna. Musi pani, zakładamy, że ma pani obrzydzenie do partii politycznych i mówi pani, jednak spróbuję, może się dostanę. No to w tym momencie, żeby zostać posłanką z własnego okręgu, w którym jest pani rozpoznawalna i uwielbiana i ma pani pewność, że dostanie pani 99% głosów, jak pani wystartuje, to musi pani po pierwsze w połowie okręgów wyborczych w Polsce, czyli w 21 okręgach, okręgów jest 41, czyli w 21 okręgach musi pani założyć swój komitet wyborczy pod pani komitet wyborczy Martyny Reichel w Białymstoku, w Krakowie, w Szczecinie, gdzieś tam jeszcze w Poznaniu i tak dalej, i tak dalej. Na każdą listę musi pani wpisać po 10 kandydatów, z czego 30% to mają być kobiety. Zebrać, tak jak przy ostatnich wyborach, 130 tysięcy podpisów poparcia pod listami, pod pani startem w ciągu 3 tygodni, czyli w ciągu 21 dni. No i musi pani przekroczyć 5% próg, żeby mieć szansę na to, by pani została posłanką Warszawy. No to wie pani, to jest ustrój, który wyklucza
osoby lokalnie, na przykład no naprawdę wybitne, dobre, przyzwoite, te, które chcą się rzeczywiście poświęcić narodowi, ale dają za to miejsca często szują, kanalią i cwaniakom. Niech pan sobie wyobrazi sytuację taką, że no przecież jest wiele osób, tak, już nie będę tutaj z grzeczności po nazwiskach wymieniał, ale są ludzie, którzy są wręcz znienawidzeni w swoich okręgach, ale jeżeli wódz partii wpisze go na odpowiednią pozycję na liście, to on siłą rzeczy wejdzie. Po prostu, bo liczy się liczba głosów oddanych na partię i pozycja na liście partyjnej. Niech mi pani mówi o tym, że system się zabetonuje. Przecież w tej chwili mamy do czynienia, ja nie jestem do tego, do takich szczegółowych wypowiedzi przygotowany, ale z pewnością znaczna część Sejmu to są ludzie, którzy od 89 roku tam siedzą, wie pani, czy no szczególnie te prominentne osoby partii politycznych. To jest nieprawda, że scena się betonuje. Poza tym to, co jest jeszcze bardzo istotne przy ordynacji większościowej, jest to, że pani dzisiaj nie ma możliwości nie wybrania posła, który pani nie pasuje i tak dalej. Natomiast w systemach, kiedy człowiek startuje z IBO, tak jak powiedziałem, wódz wpisze tego danego delikwenta na listę i on wejdzie, czy pani chce, czy pani nie chce. Natomiast w systemach jednomandatowych, w systemach większościowych, jeżeli poseł zawiedzie pani zaufanie, to pani po prostu na niego nie głosuje i on nie wchodzi. No to cała filozofia. U nas wchodzi wtedy, kiedy zechce wódz. U nas wchodzi wtedy, kiedy zechce wódz, a w tych państwach demokratycznych, my nie jesteśmy państwem demokratycznym jeszcze, dlatego się dziwię też czasami Korwinowi, że on mówi, nazywa Polskę krajem demokratycznym, kiedy to nie ma nic wspólnego z demokracją. To jest ustrój, o którym Korwin powinien marzyć, bo tutaj wódz partii może zrobić wszystko, jest królem. Nie uważa pan, że na przykład lepsze byłoby obniżenie po prostu progów, jeżeli chodzi o dostanie się do Sejmu, dla koalicji i dla poszczególnych partii, albo zmienienie metody przeliczania mandatów, na przykład premiera? Odpowiem pani tak, każda ordynacja wyborcza, a nawet chyba monarchia, to już jest lepsza od tej ordynacji wyborczej, która jest w Polsce. To już nie żartuję. Bo to jest naprawdę najbardziej perfidna ordynacja, jaką można sobie wymyśleć. Już musi pani najpierw, ma pani wodza, ma pani oligarchów i oni decydują, czy pani będzie w Sejmie, czy pani w Sejmie nie będzie. Nie obywatele, tylko oni. A obywatele tylko wybierają spośród tych... Wie pani, coś tak naprawdę niewiele różni od ustroju komunistycznego. Ja nie mówię tutaj o tym, o światopoglądach, czy o tej siermiężności i tak dalej, ale mówię o pewnej konstrukcji. Różni się tylko tym, bo kiedyś w moich jeszcze, za moich młodych lat, kiedy władzę sprawowała jedyna partia, miała to zastrzeżone wręcz w konstytucji, miała zastrzeżoną, zagwarantowaną przewodnią rolę w państwie, PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, praktycznie sprawowała władzę absolutną, zawłaszczyła sądownictwo, zawłaszczyła władzę ustawodawczą, zawłaszczyła władzę wykonawczą. W tej chwili cała różnica polega na tym, w Magdalence porozumienie doszło do tego, że umówiono się, że partycypanci, uczestnicy tej rozmowy reprezentujący różne tam opcje, siły polityczne w Polsce umawiają się, że mogą się ścigać raz na 4 lata o pierwszą pozycję i ten, kto tę pierwszą pozycję zajmie, dostaje identyczne instrumenty sprawowania władzy jak kiedyś PZPR, czyli po prostu zawłaszcza całe państwo. Władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Nigdy chyba bardziej wyraźnie tego nie było widać jak obecnie w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale taki sam styl rządzenia miała Platforma Obywatelska, tyle tylko, że robiła to z większym wdziękiem, że tak powiem, i nie wchodząc w jakiś ostry konflikt ze społeczeństwem. I to cała różnica. To jest cały czas postkomunistyczny ustrój. Dobrze. W takim razie, jeżeli naszym celem, załóżmy, jest takie osłabienie PiS-u, to jak wyobrażałby pan sobie po pierwsze parlament po upadku ewentualnym PiS-u? Jak pan widziałby w ogóle swoją rolę w tym wszystkim? Ale nie jest moim celem osłabienie PiS-u. Moim celem jest przekonanie PiS-u, który ma obecnie moce sprawcze, do zastosowania zmian ustrojowych. Oczywiście to jest ogromne marzenie i raczej niespełnialne, ale nie jest moim celem niszczenie kogokolwiek. Jak mi pani wierzy, ani PiS-u, ani Platformy, ani SLD, ani lewaka, ani prawaka, ani centrowca. Nie. I moim celem jest zniszczenie ustroju, który pomaga, czy pozwala kanaliom z różnych
o różnych światopoglądach i o różnym kolorycie sprawować władzę, często nieudacznikom, często ludziom bez pojęcia i tak dalej, bo ten system to umożliwia. Moim celem jest, ja powtarzam raz jeszcze, gdyby Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili wyszło z propozycją, panie Kukiz, my wprowadzimy dzień referendalny, będziemy starać się zmienić, bo tutaj trzeba byłoby zmienić konstytucję, więc ale przynajmniej napisać nową ustawę referendalną, żeby obniżyć próg frekwencyjny do na przykład 30%, ja jestem zwolennikiem bezprogowych referendów, ale niech będzie do 30% i tak dalej, chcemy wprowadzić sędziów pokoju, to ja idę za nimi w dym, proszę pani. Jeżeli to samo powiedziałby pan Włodzimierz Czarzasty, to pójdę z panem Włodzimierzem Czarzastym. Tak i wtedy powiem we Włodek, masz jeszcze oprócz tego Władka, bo jesteśmy razem w koalicji po to, by realizować te postulaty. I zrealizujemy. Ja tu nie powtarzam raz jeszcze, nie poszedłem po to, żeby zostać wicepremierem, czy premierem, czy ministrem, tylko przyszedłem po to, żeby wicepremierem, premierem lub ministrem byli ludzie warci tego stanowiska, ludzie, którzy są godni tego stanowiska, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, odpowiednie przygotowanie i są ludźmi uczciwymi. A ten system właściwie no nie tyle wyklucza, ale w znaczny sposób ogranicza możliwość partycypacji ludzi o tych przymiotach, o którym mówiłem, we władzy. Nie wiem, czy się znowu u mnie coś zawiesiło, czy... Tym razem u mnie, żeby było chyba porówno. Razem, ale no to jest, jestem już... To się cieszę. Fajnie. Dobra. To ja w takim razie chciałam zapytać, bo tutaj no pan mówi o takich dosyć drastycznych zmianach, jeżeli chodzi w sumie o to, do czego się przyzwyczailiśmy w Polsce, do tego ustroju, do tych metod, które teraz są stosowane. I czy uważa pan, że na przykład jakieś nowe twarze, które pojawiają się na tej polskiej scenie politycznej, czy nowe partie, które gdzieś się tam przewijają coraz bardziej, czy one mogą pomóc coś zmienić? Nie, one niczego nie zmienią, ponieważ ona, ta scena polityczna jest podzielona na partycypantów okrągłego stołu. Po prostu nie mają szans, one się mogą zaasymilować przy jednej czy drugiej partii, natomiast nie mają szans na to, by przejąć inicjatywy, że tak powiem. Nie mają, nie ma takiej opcji. Tak samo jak wie pani, no generalnie wszystko jest tutaj w związku z tym ustrojem, czy jakby skutkiem tego ustroju jest upolitycznienie absolutnie wszystkiego. Miała pani ostatnio te marsze kobiet, protesty kobiet. Do pewnego momentu one były, powiem pani szczerze, że nawet, no może to jest duże słowo, trzymanie kciuki, ale kciuków, ale w ogromnej mierze rozumiałem te protesty, bo tak jak mówię, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest skandalicznym wyrokiem, a szczególnie biorąc pod uwagę, czy jakby z mojej perspektywy, ojca trzech córek i szczęśliwe do małżonka, onego czterema kobietami, więc wie pani, aż tyle testosteronu sobie nie mam, żeby lekceważyć głos czterech dziewczyn, które mnie otaczają i które są moją miłością i moim sensem życia takim dużo większym niż... Nawet ta polityka jest przecież poświęcona im, dedykowana tym przyszłym pokoleniom, tym moim dzieciom, tym wnukom, ich koleżankom, kolegom i tak dalej, nie mnie. Ale widzi pani, wracając do tych rzeczy, wiążąc to też z tymi wcześniejszymi tematami. Niech mi pani powie, czy ile już czasu trwają te wszystkie zamieszania związane z zaostrzeniem aborcji, czy albo z liberalizacją, te wszystkie marsze, pochody, tłuczenie się na ulicy, krzyk, wzajemne podziały i tak dalej. To jest co najmniej kilkanaście lat, prawda? A przynajmniej dekada. Gdybyśmy byli normalnym, demokratycznym państwem, to w momencie, kiedy pojawia się jakiś mały marszyk, który żąda zaostrzenia prawa aborcyjnego i drugi po drugiej stronie mały, no pewnych tam powiedzmy oczywiście w jakimś odpowiednim rozumieniu, marszyk żądający liberalizacji, zniesienia całkowicie zakazu aborcji, czy nie można w takiej sytuacji wtedy właśnie zrobić referendum konsultacyjne, nie obligatoryjne, nie obowiązujące, ale takie, które byłoby też nagłośnione przez media, gdzie są zadane trzy pytania. Czy jesteś za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego z 1993 roku? Drugie pytanie, czy jesteś za całkowitym zakazem aborcji? Trzecie pytanie, czy jesteś za całkowitym przyzwoleniem na aborcję? Gwarantuję pani, że ludzie odpowiedzieliby tak na pytanie numer jeden. I nie ma w tym momencie pretekstu do biegania po ulicach i nakręcania tej całej atmosfery. To samo ze związkami partnerskimi.
Gdyby były zadane trzy pytania. Pytanie numer jeden. Czy jesteś za możliwością rejestracji związków partnerskich? Pytanie drugie. Czy jesteś za małżeństwami homoseksualnymi? Pytanie trzecie. Czy jesteś za adopcją dzieci przez pary homoseksualne? Również gwarantuję pani, że na pytanie numer jeden odpowiedzieliby ludzie w większości tak, jestem za związkami partnerskimi, bo przecież są ze sobą, no to niech to mogą, niech rzeczywiście na drodze jakiejś tam prawnej to wszystko mają prawo też to sfinalizować i tak dalej. Ale odpowiedziałaby znaczna większość, że jest przeciwko adopcji dzieci i przeciwko małżeństwu, nie mam co do tego. I wtedy skończyłyby się, proszę pani, te przepychanki na ulicy, palenie flag tęczowych, wywracanie wszystkiego do góry nogami, palenie tęczy, odbudowywanie tęczy. Wszyscy na tym zbijają kapitał oprócz obywateli, wszyscy politycy, każdy się pod to podczepi, zobaczy koniunkturalnie, co mu bardziej pasuje i tyle. A przecież o co nam chodzi? Chodzi nam o to, że żyjemy krótko. To się z perspektywy pani wieku wydaje, że człowiek żyje wiecznie. Natomiast już w wieku pod 60, tyle lat, ile ja mam w tej chwili, to ja po prostu widzę, jak ten czas ucieka w sposób błyskawiczny i ile my czasu marnujemy na wzajemne na wzajemną po prostu nienawiść. Świąt nie można w tej chwili normalnie przeżyć, bo właśnie mówi pani o tym pluralizmie, właśnie ten pluralizm powoduje te partyjki malutkie, te wszystkie rzeczy i tak dalej, że rodzina się dzieli, a ja jestem za tym, a ja jestem za tym, a ja jestem za tamtym. Gdyby była normalna ordynacja wyborcza, gdzie można wybierać człowieka, a nie partię polityczną, to ludzie mogliby co najwyżej mówić, no ja głosowałem na tego drugiego. No i to wszystko. A nie na zasadzie takiej, ale już w tym roku, ale w przyszłych wyborach to pewnie zagłosuję na tego, na którego głosowałeś ty, bo ten mój się nie sprawdza. Na przykład. A tu nie, to jesteś za PiS-em, czy jesteś za Platformą? Jak jakieś fankluby, pamiętam z młodości, był fanklub Republiki i był fanklub Lady Punk. I to się naparzało po prostu dzień w dzień, za kim jesteś. A tak naprawdę nawet piosenek nie znali, jedni i drudzy, do końca. Dobrze. A w takim razie, skoro już jesteśmy przy tym temacie referendum, to co z problemami, które się pojawiają przy tym? Bo to też nie jest tak, że idziemy, organizujemy referendum i nagle mamy super frekwencję, nawet jeżeli chodzi o zwykłą konsultację, a nie jakąś decyzję podejmowaną przez większość obywateli, ale jak z finansowaniem referendum i jak z frekwencją na tych referendach, ponieważ no my widzimy w naszym państwie, że nawet na wybory zwykłe ta frekwencja wynosi około 50-60%. To jak zachęcić ludzi, żeby, tak jak na przykład jest w Szwajcarii czy w jakichś innych państwach, żeby faktycznie ta frekwencja była wyższa, blisko 80-90%, a nie 50%. Pani Martyno, ale w Szwajcarii, w tych takich cyklicznych referendach, tych, bo tam jest troszeczkę inne podejście, no przy tych takich bardzo ważnych, no rzeczywiście może być frekwencja tak wysoka, natomiast przy tych takich codziennych referendach tam maksymalnie uczestniczy około 40% obywateli, przy tych takich no codziennych, że tak powiem, przy tych normalnych referendach, jeśli już o to chodzi. Natomiast wspomniała pani tutaj o kosztach referendum. Czy pani się zastanawiała, jakie są koszta manifestacji, szkód, ochrony policji i tak dalej, przy okazji tych wszystkich zdarzeń, które wynikają właśnie z braku referendum? Przecież to są wszystko porównywalne kwoty. Gdybyśmy zrobili jeden taki dzień referendalny teraz, ja już nie mówię o systemie szwajcarskim, ale gdyby przynajmniej wprowadzić taką instytucję, że raz na dwa lata odbywa się w środku kadencji jakiejś partii, odbywa się dzień referendalny, w którym zadaje się tam powiedzmy 10-20 pytań takich, które są takie najważniejsze, które w ciągu dwóch lat pojawiły się w tej przestrzeni publicznej i które są przedmiotem sporów, przedmiotem dyskusji i tak dalej, no to na pewno by to po pierwsze to są niewielkie mimo wszystko w porównaniu z już nie mówię tylko o materialnych, ale też społecznych kosztach, tych właśnie kłótni, tych wzajemnej nienawiści, opluwania się i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nawet zadałem ostatnią interpelację, nie dostałem jeszcze odpowiedzi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jakie koszta poniosła policja, poniosły generalnie poniósł Skarb Państwa w związku z zabezpieczaniem tych wszystkich wydarzeń, marszy, protestów, ile, jakie były szkody. Jestem ciekawy, jaka to będzie odpowiedź. Kiedy tę odpowiedź uzyskam, to zadam jeszcze drugie pytanie, jak to się wszystko na przestrzeni ostatniej dekady układało i wtedy sobie będziemy mogli wyliczyć, pani wierzy, jestem przekonany, że koszta są przynajmniej porównywalne. Referendum czy na tak pomysł.
pomijając już finansowanie nawet takich referendów, to czy uważa pan, że w takim razie referenda zakończyłyby jakieś manifestacje i w ogóle taką wojnę ideologiczną, która gdzieś się pojawia? Nie, no na pewno skala byłaby mniejsza znacznie, z całą pewnością. Z całą pewnością byłaby inna skala. Te wszystkie problemy powinniśmy w pierwszej kolejności rozwiązywać przy urnie referendalnej, a nie z badylem w ręku na ulicy. To z całą pewnością. W duży sposób, stopniu rozładowałoby tą całą atmosferę, a też poza tym obligowało władzę do uszanowania woli obywateli. Nawet gdyby to nie były referenda obligatoryjne, no to bardzo by się władza zastanowiła, czy zaostrzać na przykład prawo aborcyjne w sytuacji, kiedy ludzie odpowiedzieliby, większość odpowiedziałaby nie, my chcemy, aby został utrzymany kompromis z 93 roku. I tyle. I być może, wie pani, moja, tak, jeżeli już jesteśmy z kolei przy tej aborcji, ja w ogóle nie rozumiem, jak można w tej chwili żądać zaostrzenia z kolei prawa aborcyjnego w sytuacji, kiedy matki i dzieci już no, jak gdyby z wadami, które już są narodzone, często żyją na krawędzi ubóstwa, po prostu nędzy. Najpierw zajmijmy się tymi dziećmi narodzonymi z wadami i tak dalej, a potem dyskutujmy w ogóle kwestię zmiany prawa aborcyjnego. Dlatego daleka droga, żeby zmienić ich los. Okej, okay, a wspomniał teraz pan o tym, że właśnie bardzo często matki żyją tak na granicy ubóstwa i czy pan zakłada jakieś pomoc, załóżmy socjalną, jakieś tego typu programy, ponieważ wspominał pan wcześniej też o jakichś postulatach wolnorynkowych i jak to się łączy i gdzie jest ta granica według pana? Pani, to jest też taka zasadnicza różnica między mną a Konfederacją, jest taka, że tam jest wszystko wolnorynkowe, natomiast ja uważam, że jednak no, troszeczkę to serce po lewej stronie mam, czyli ja jestem bardzo wrażliwy na krzywdę, na jakieś tam nieszczęścia i tak dalej. Pochwalę się przy okazji, że jestem kawalerem Orderu Uśmiechu i kawalerem medalu brata świętego Alberta. No i tyle, no też właściwie staram się, jak nie wiem, czy pani zauważyła, to nie zamieszczam wpis poświęcony jakiejś osobie potrzebującej, namawiam do zbyt w dużej mierze jakieś tam kwoty wpłacam również na cele charytatywne, więc tutaj jestem z całą pewnością tymi osobami, wie pani, no co innego jest, kiedy facet woli pić niż pracować, a co innego, kiedy komuś utnie dwie ręce i on pracować nie może, no to nie można takich ludzi zostawić na pastwę losu i radź sobie sam, bo jest wolny rynek. Nie jest wolny rynek, tylko tutaj akurat te elementy socjalu, elementy lewicowe, nawet tak powiem, tak daleko, powinny być wprowadzone. No. Chrystus też był w jakimś sensie lewicowcem, można powiedzieć. Okej, okay, a w takim razie, jeżeli pan jest właśnie za takimi zmianami i też twierdzi pan, że na przykład te mniejsze partie nie są w stanie za bardzo jakoś zdziałać czegokolwiek, żeby coś się tutaj zmieniło, to czy planuje pan na przykład startowanie na prezydenta, czy woli pan pozostać w Sejmie albo obserwować to jakoś tak bardziej? Jeszcze nie miałbym żadnych absolutnie szans na osiągnięcie nad połowy tego wyniku, który osiągnąłem w 2015 roku. Po drugie, ja startowałem w 2015 roku nie z jakąś chęcią zostania prezydentem. Jestem realistą wbrew pozorom i miałem pełną świadomość, że nie mam szans na objęcie tego urzędu. Mało tego, gdybym ten jakimś cudem te wybory wygrał, no to wtedy nie wiem, czy nie wyjechałbym z kraju po prostu, ale no żartuję oczywiście, ale nie. Ja chciałem po prostu wprowadzić pewnego rodzaju ferment, dyskusję. Parę rzeczy się udało, no co prawda było to nie referendum, w ogóle nie było nagłaśniane w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. Było to taki ruch Komorowskiego, który miał zachęcić mnie do namawiania mojego elektoratu, by głosował na niego. Ewidentnie sztuka dla sztuki była zrobiona, a nie taka prawdziwa chęć skonsultowania się ze społeczeństwem w sprawie zmian ustrojowych. I co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? No więc tutaj nie, absolutnie. Poza tym ja w tej chwili myślę tylko o tym, żeby ten najbliższy czas,
myślę, że od nowego roku może mi się uda coś takiego, choć nie, od nowego jeszcze nie, bo teraz mamy listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. Od maja powinienem mieć gotową taką platformę do e-votingu, do konsultacji społecznych, do udziału obywateli w kontroli, czy w opinii przynajmniej, którą będę mógł przedstawiać władzy z mównicy sejmowej. I to takiej profesjonalnej już platformy, nie takiej, którą kiedyś tam zamieściłem głosowanie, z kim mam iść w koalicję, czy z PSL-em, czy z Konfederacją, czy z PiS-em, czy z kimś tam i tak dalej. No ale jak mi się zaczęły tam pojawiać po 15 razy te same niki właśnie Konfederacji a propos, no to wie pani, to nie o taką platformę chodzi. Chodzi o platformę zweryfikowaną albo ePUAP-em, albo kartą bankową, albo no jakąś, no, musi być ta osoba, która głosuje, rzeczywiście weryfikowana. Anonimowa oczywiście, ale musi to być głos rzeczywisty i pojedynczy. To akurat mnie bardzo cieszy, ponieważ to jest faktycznie coś, czego mam wrażenie brakowało u nas. Natomiast jeszcze tak wracając na chwilę do tych wyborów prezydenckich, to mam w sumie dwa pytania. Jedno takie bardziej żartobliwe, drugie już nieco bardziej poważne. Pierwsze jest takie, czy ma pan może, jak już tutaj było powiedziane o tych wyborach z 2015 roku, to słynne krzesełko przyniesione na debatę, czy ono jeszcze gdzieś tam u pana jest, dla pana Komorowskiego? A drugie to co teraz w tych wyborach, które właśnie się odbyły, a w szczególności o panu Hołowni, który był takim, można powiedzieć, czarnym koniem tych wyborów. Jeśli chodzi o krzesełko, no z pewnością gdzieś stoi, bo to jest krzesełko wędkarskie, a ja swego czasu, jak miałem czasu więcej, kiedy rzeczywiście prowadziłem beztroskie życie rock'n'rollowca, to jest z potężnymi pieniędzmi, przynajmniej jak na mnie, i tamte czasy, no to dużo czasu spędzałem też na rybach, czy to tutaj nad Odrą, czy Nysą, albo na wędkarstwie morskim, no natomiast w tej chwili ja nawet nie mam pojęcia, gdzie te wędki są, bo nie mam na to absolutnie czasu. A co do tych wyborów prezydenckich, wie pani, bo przecież też rzeczą oczywistą, że Hołownia też tych wyborów nie wygra, że cały ten wyścig rozegra się między Dudą a Trzaskowskim od pewnego momentu. Wcześniej tam Władek jeszcze miał jakieś, w czasach, kiedy pani Kidawa-Błońska jeszcze startowała, więc miał tam jakieś szanse, no ale potem się zdarzyło to, co się zdarzyło. Wie pani, ja mam, to jest tak, bo jeszcze wrócę też i do Konfederacji, a przy okazji do pana Hołowni. Ja i do jednego, i do Konfederacji na początku tej kadencji wychodziłem jakby z wyciągniętą ręką. Mam tutaj chyba SMS-y do Korwina otwarte. Też pytałem na przykład o to, jak głosują i tak dalej, i tak dalej. Pisałem o pozwolę ma pani całe kontakty z panem JKM-em. Celowo robię to szybko, żebyście im po tym nie odczytali. Ale wychodziłem do nich, dzwoniłem też do Artura Dziambora, myślałem o tym, żebyśmy się spotkali, porozmawiali o tych sprawach ustrojowych. No ale oni nie są zainteresowani. Oni rzeczywiście na fali tego sukcesu, widocznie też troszkę mocno się bardzo tak poczuli, że nie jestem do niczego potrzebny. A z panem Hołownią również przez pana Bakobosko się próbowałem skontaktować na intencje właśnie rozmowy o referendach, jednomandatowych okręgach wyborczych, sędziach pokoju, demokratycznym państwie. Też nie ma takiej chęci. A co ciekawe, tak na marginesie, że przez te 5 lat nikt praktycznie z Platformy Obywatelskiej nie robił jakichś tam podchodów, nie proponował jakiejś współpracy, zupełnie, zero zainteresowania, mimo że przecież te postulaty, które ja niosę, to są postulaty Platformy sprzed lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze, referenda, wolna kwota od podatku, dobrowolny ZUS, to nie pamiętam, czy Platforma miała, czy nie, ale na pewno miała obniżki. Wszystko zrobiła odwrotnie. No i to jest. No ale to jest tak, jak mówię, tutaj nie chodzi o ideę w tej polskiej polityce, tylko w polskiej polityce chodzi o to, żeby móc zatrudniać rodziny w spółce Skarbu Państwa. Gdybym ja miał takie podejście do polityki, to już w tamtej kadencji byłbym wicepremierem, wchodząc z 40 posłami w koalicję z PiS-em, a moja żona byłaby kuratorem wojewódzkim, co najmniej, no i tyle, ale ja nie chcę.
Ja chcę prawdziwej, demokratycznej Polski, demokratycznej, którą niestety właśnie wracając do Konfederacji, Korwin nazywa demokrację dupokracją. I tu jest ten podstawowy problem. W kwestiach gospodarczych bardzo często jest nam po drodze. Natomiast tych światopoglądowych, ani nie, ja nie jestem tak siermiężny jak Winnicki, ani nie jestem, że tak powiem, tak wolnorynkowy jak Korwin. I na pewno dla mnie demokracja jest celem, a nie jakimś obciążeniem. Skoro już tutaj padło jakieś takie sformułowania w stronę Konfederacji i właśnie został poruszony ten światopogląd, te kwestie właśnie światopoglądowe, to co pan sądzi o kandydaturze pana Krzysztofa Bosaka i czy uważa pan, że jest on wolnościowcem? Już to jest często zadawane pytanie zarówno przez widzów, jak i ogólnie przez wszystkie osoby, które gdzieś tam śledzą te debaty. No jeżeli jest narodowcem, to nie może być wolnościowcem z prostej przyczyny. Narodowcy, generalnie program gospodarczy, to jest duża własność państwa, duża ingerencja państwa w gospodarkę i tak dalej. No chyba coś się zmieniło. Ja czytałem ten program Krzyśka w necie. No ubolewam, że wcześniej takiego nie miał, ale czytałem chyba na jego jakiejś tam stronie tej prezydenckiej również o zmianie ordynacji wyborczej, co mnie ogromnie cieszy. Oni co prawda mówią o STV. Ja też uważam STV za bardzo dobrą ordynację, z tym, że oni chyba nie wiedzą, co mówią, bo akurat STV wyklucza wszelkie skrajności, bo w STV, czyli oni nie mieliby akurat w STV za wielu szans, dlatego że STV jest to taki system, gdzie dostajesz do dyspozycji kilka tam głosów, masz kilku kandydatów, jednemu dajesz na przykład jeden punkt, drugiemu dajesz dwa, trzeciemu dajesz trzy. No i kiedy wiele osób głosuje, bierze udział w tych wyborach, to najczęściej wygrywa ten, który dostał właśnie, był ten, który dostał tak mniej więcej połowy tych punktów, czyli tam powiedzmy trzy po trzy punkty. Centryści najczęściej w STV wygrywają. STV jest chyba w Australii, w Nowej Zelandii, chyba w tamtych, tam na antypodach. Natomiast dla narodowców i tak dalej, no, jedynie to ordynacja mieszana i z JOW-ami. Dobra, załóżmy, że wolą się tam niszczyć od środka, ale w takim razie, jak już tu padła na przykład Nowa Zelandia, wcześniej Szwajcaria, to chciałam zapytać, czy ma pan jakieś wzorce państw, na których powinniśmy się opierać, do których powinniśmy dążyć? Tak jak na przykład zakłada się, że Finlandia ma super edukację, to czy ma pan właśnie jakieś wzorce, z których my powinniśmy brać przykład? Więc co kraj, to każdy kraj może być innym wzorcem. No Finlandia może być na przykład tym wzorcem edukacji, wzorcem socjalu może być, nie wiem, Norwegia czy Szwecja. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie w takie najbliższe mi państwa, to są państwa o systemach anglosaskich, czyli to Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, Kanada w dużej mierze. Tam mamy przede wszystkim do czynienia z silną władzą wykonawczą, czy to w postaci prezydenta, czy no w jakimś sensie królowej. Mamy, ale to podkreślam, w jakimś sensie. Taka troszeczkę, to jest, nie chcę tu wchodzić, to jest specyficzny ustroj akurat z tą królową, natomiast wszędzie tam mamy do czynienia z ordynacją większościową. Tam mamy system dwupartyjny, lewice i prawice. No oczywiście pojawiają się tam też jakieś partie dodatkowe, ale tak naprawdę do lewicy i prawicy należy generalnie władza. Bardzo szybko powstają rządy. System sądowniczy na przykład, system wymiaru sprawiedliwości, system sądowniczy oparty na common law, na prawie zwyczajowym w systemach anglosaskich. To jest coś genialnego, że nie paragrafy, a obyczaj, zwyczaj, pewnego rodzaju dobra wiara, czy jej brak i tak dalej, to decyduje o wyroku, a nie zimny, często nieprzewidujący różnych okoliczności przepis kodeksu karnego. Więc, ale chyba najbliższy jest mi ten system anglosaski. Tam też mamy też do czynienia z modelem gospodarki niskie opodatkowanie, a jednocześnie ten socjal też jest chyba na wyższym jednak poziomie niż w Polsce mimo wszystko. Mówię o opiece zdrowotnej i tego typu sprawach. No ale tak jak mówię, każdy kraj jest, wie pani, specyficzny, każdy naród ma jakiegoś swojego ducha, jakąś swoją mentalność, więc myślę, że w Polsce należałoby wykorzystać dobre elementy, biorąc dobre wzorce. O, na przykład dobry wzorzec kolejny to jest Estonia, malutki przecież kraj, w którym ostatnie wybory prezydenckie, 40% głosów w wyborach prezydenckich to były głosy pochodzące z votingu.
Ten e-voting powinien być, jeżeli mówią ludzie, a to istnieje możliwość sfałszowania wyborów. No to podobnie istnieje możliwość obrabowania banków w ten sposób, tylko jak na razie nikomu się nie udało tych wszystkich banków obrabować, a jeżeli można via internet, ale jeżeli można prowadzić poważne transakcje finansowe przez internet, to dlaczego nie można głosować przez internet, chociażby na razie na etapie jakichś konsultacji czy referendum konsultacyjnego, po prostu. I dążyć do e-votingu jako takiego w przyszłości, a nie kartka, znajomi w komisji i w zależności od tego, jaka komisja siedzi, jakiej partii jest zwolennikiem, takie mamy wybory, takie mamy wyniki w gminie. No i to tak to wygląda. No i trudno się z tym nie zgodzić. Natomiast teraz przejdziemy chyba już do ostatniego pytania, takiego przygotowanego przez nas, więc bardzo bym prosiła, jeżeli ktoś z widzów jeszcze ma jakieś pytania, to proszę teraz o komentowanie. My zadamy kilka najciekawszych, które gdzieś się tam pojawią. Natomiast teraz już tak na sam koniec od nas, dobrze, dwóch, to w takim razie ja bym chciała jeszcze zapytać o to, jak ocenia Pan działalność młodzieżówki Pańskiej partii i czy ma Pan jakieś rady, nie tylko dla Pańskiej młodzieżówki, ale też dla działaczy z jakichś innych młodzieżowych ugrupowań? Pani Martyno, ja powiem Pani naprawdę szczerze, czasami jak przychodzą momenty takie, tak jak mówię, ja nigdy się nie nastawiałem na to, nigdy nie myślałem w ogóle nie w najświeższych marzeniach, znaczy marzeniach, jakieś wychodząc w przyszłość, tak, ja nigdy nie widziałem siebie w polityce. Ale i to jest, niech mi Pani wie, że od czasu przychodzą takie momenty, że człowiek ma, szczególnie jak wychodzi z tego kolorowego świata, z tej beztroski tak naprawdę, w to piekło wchodzisz, w to bajoro, w ten gnojowice praktycznie czasami, przychodzą czasami momenty zwątpienia. I powiem Pani, pytała Pani o młodzieżówkę i wtedy myślę przede wszystkim o tej młodzieżówce, która jest genialna, która jest kapitalna, która jest świetna, która nie jest typem właśnie fan klubu, która ma też zresztą, oni chyba potwierdzą te słowa, ma bardzo dużą swobodę też działania, ich absolutnie ani nie kontroluję, ani niczego nie narzucam, czasem do mnie dzwonią, pytają o jakieś, o to co o tym, czy o czymś innym myślę, ale tak się cieszę, że spotykają się z przeróżnymi ludźmi, od lewa do prawa, że no naprawdę, że wtedy wiem, że jednak muszę to wszystko wytrzymać, muszę być jakimś ich wsparciem, bo do ich kolegów z innych tych organizacji młodzieżowych kiedyś będzie należała Polska, już wkrótce, bo ten czas, tak jak mówię, biegnie bardzo szybko. Jak widzę ich zaangażowanie, ich myślenie, jak oni są, wielu z nich jest naprawdę przepięknie wykształconych, a przede wszystkim mają jedno, co jest najważniejsze, tego ducha takiego, które staruchom bardzo często już przechodzi absolutnie i mam nadzieję, że zawsze to już mówię i do mojej młodzieżówki, i do wszystkich młodzieżówek. Mam nadzieję, że ten duch u Was zostanie, nawet jak będziecie w moim wieku, bo tak musi być po prostu, aż do tego, zawsze, na zawsze i tyle. Dobrze, to w takim razie my przejdziemy już do tych pytań od widzów i tak jak Pan prosił, będą to dwa pytania. Natomiast tak się złożyło, że oba mniej więcej dotyczą w sumie Unii Europejskiej. I pierwsze jest takie, czemu niemal cała partia Kukiz głosowała razem z PiS-em w ostatnim głosowaniu w sprawie praworządności? Odpowiem tak, że nawet gdyby PiS głosował inaczej, ja zagłosowałbym za uchwałą, która komunikuje, że Polska nie zgadza się na łączenie budżetu z praworządnością. Z prostej przyczyny. I to nie dlatego, że PiS tak głosował, czy PiS, proszę tego nie łączyć z PiS-em, bo proszę zwrócić uwagę na mój ostatni, ja Wam zacytuję, bo tutaj mam otwarty w internecie, w tym, na stronie, moment. Jestem, czy mnie nie ma, bo mi zniknął ekranik? Jestem. Jest. Dobra, więc przeczytam wam wpis. Ja to jest. Momencik. Wpis, który zamieściłem wczoraj o godzinie 7 rano, gdzie jeszcze nawet nie było pewne, czy ta uchwała w ogóle będzie głosowana. Napisałem tak, dziś prawdopodobnie będzie głosowana uchwała dotycząca łączenia tak zwanej praworządności ze środkami europejskimi dla Polski. Stanowisko moje i Kukiz15 w tym temacie jest następujące. 1. Jesteśmy przeciwni mechanizmowi powiązania wypłaty funduszy z praworządnością w obecnej formie zaproponowanej przez Komisję Europejską, gdzie można zablokować wypłatę na podstawie stwierdzenia samego ryzyka naruszeń w oparciu o ocenne kryteria dotyczące niezależności wymiaru sprawiedliwości. Nie może być tak, żeby za głupoty rządzących płacili obywatele. 2.
Jesteśmy przeciwni tak zwanej reformie wymiaru sprawiedliwości w wydaniu PiS, której od 5 lat nie może skończyć, a nawet zacząć Zbigniew Ziobro. Ale nie może być tak, że inne państwa dostaną do ręki instrument, żeby wymuszać na Polsce określone rozwiązania dotyczące naszych spraw wewnętrznych. I tam jest jeszcze parę innych tam punktów, jak będzie takie pytanie, to zaraz też to wolę też nawet przeczytać niż tutaj tworzyć. Natomiast powtarzam, ja nie jestem zwolennikiem reformy w wykonaniu Zbigniewa Ziobry. Ja uważam, że w pierwszej kolejności reformy sądownictwa powinno się zacząć od dołu, nie od góry, ale od dołu. Powinno się powołać instytucje, właśnie jak w systemach anglosaskich, instytucje sędziów pokoju. Sędziowie pokoju to są tacy sędziowie, którzy rozstrzygają sprawy niskiej wagi, jak i z pogranicza wykroczeń, czy zagrożone sankcją 1 roku pozbawienia wolności. I oni powinni być wybierani w danej gminie czy w powiecie przez obywateli. Krajowa Rada Sądownictwa również powinna być wybierana w wyborach powszechnych. W wyborach powszechnych, potem Krajowa Rada Sądownictwa spośród za jakiś tam czas, za powiedzmy 5 tam ileś tam lat, sędziów pokoju powinna wskazywać sędziów do instancji wyższych. Oni mają już praktykę, oni mają już odpowiedni wiek i tak dalej, i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, w wielkim skrócie, to jest za mało czasu, żebym ja to wszystko wytłumaczył krok po kroku, może kiedyś będzie okazja i wtedy to na jakieś tematy konkretne podzielimy naszą rozmowę, żeby można było o tym mówić w szczegółach, ale generalnie sądownictwo pod kontrolą obywateli, nie pod kontrolą partii politycznych, a pod kontrolą, bezpośrednią kontrolą obywateli, bo suwerenem jest naród, o tym nie zapominajmy. Suwerenem jest lud, suwerenem są Polacy, obywatele. Więc tutaj jakiekolwiek łączenie tego z głosowaniem z PiS-em, no jest, świadczy albo to w zerowym pojęciu o tym programie, który Kukiz 15 niesie od lat, albo jakiejś złośliwości, albo po prostu nierozumienia polityki jako takiej i tego, co się generalnie dzieje. Dobra, miałoby pytanie o Unię, ale jednak padło takie krótkie, sympatyczne pytanko. Gdyby pan mógł cofnąć się w czasie do 2015, co by pan sobie powiedział? I na tym w sumie skończymy. Co bym powiedział? Tak, co by pan sobie powiedział? Tak na przyszłość na przykład. Nie, no to ja bym mówiłem w 2015 to, co chciałem mówić, to jest pierwsza podstawowa rzecz i bardzo chciałem to mówić, więc tutaj nie wiem, co ja bym wtedy powiedział, natomiast co bym zrobił? Na pewno starałbym się, chociaż nie zdążyłbym wtedy założyć partii politycznej jako instrumentu do pozyskania środków na działanie. Bo ja dostałem tak w tyłek przez te 4 lata z tego powodu, że nie brałem subwencji, one i tak gdybym chciał, to bym ich nie dostał, bo po prostu polskie prawo jest tak perfidne, że subwencje przyznaje tylko partiom politycznym, a nie ruchom obywatelskim. I w sytuacji, kiedy partie przez 4 lata dysponowały setkami milionów złotych, czy powiedzmy dziesiątkami milionów złotych, ja byłem golutki, zero, nic, tylko to, co w Sejmie i ze składek. Więc jak ja miałem z tą potężną machiną cokolwiek wygrać? Jak ja miałem stworzyć, ludzie mówią, nie założyłeś struktur. Jak ja mogłem założyć struktury w sytuacji, kiedy ja nie miałem nawet na, nie mieliśmy nawet, no oczywiście to jest może przesada, ale na bilety dla ludzi, żeby ich zebrać. Przecież ludzie też do pewnego czasu idą, tylko zobaczy pani z Hołownią, jak będzie, no chyba, że on dostaje pieniądze gdzieś z zewnątrz. Ale w pewnym momencie pewien etos, pewnego rodzaju klimat się wypala, ten taki, jaki był na przykład w 2015 roku. I o ile wcześniej ludzie, nie wiem, z własnego serca i woli, z własnej mąki piekli ciasteczka, robili jakieś gadżety i tak dalej, to po jakimś czasie pojawia się pytanie, no dobrze, ale to ja już więcej nie mam mąki, no to masz na mąkę przynajmniej mi daj i tak dalej, ja nie mam z czego. No i na tym to polega. Więc na pewno inaczej bym podchodził do sprawy pieniędzy, chociaż brzydzę się pieniędzmi w polityce, głosowałem przeciwko podwyżkom dla posłów, między innymi i tak dalej. Jak powiedziałem, w tym roku praktycznie prawie całe pieniądze oddałem na cele charytatywne. Nie wiem, jak będzie w przyszłym, bo z tych zaiksów przez tą pandemię jest masakra. Ale na pewno bym pomyślał o pieniądzach, na pewno bym pomyślał o tym, że jednak ta struktura partyjna w tym systemie, że jeśli chce się zwalczyć te partie, czy charakter partii politycznych w Polsce, to trzeba niestety, to jest paradoks, ale trzeba założyć partię polityczną. Czyli inaczej mówiąc, no nie, trudno jest wygrać wojnę z czołgami, posiadając tylko szabelkę albo lancę. No, tyle.
Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo. Tu padło jeszcze dużo innych jakichś ciekawych pytań, no ale tak jak mówię, będziemy nie, już powiedziałem, to pani mnie nie zrozumiała, pani Martyno, bo ja powiedziałem, pani powiedziała, to ja panu wybiorę pytania, ja odpowiedziałem wtedy z tych dwóch, które pani dostała w ten sposób. Myślałem, że tych pytań jest niewiele, ale jeżeli są jakieś jeszcze dwa ciekawe, to ja z przyjemnością odpowiem. A to dobrze, to w takim razie super, bo tych pytań tutaj też się pojawiają, bardzo dużo osób też jest ciekawych różnych kwestii. I tutaj na przykład padło też pytanie o to, jak ocenia pan bilans zysków i strat, jeśli chodzi o członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Jak ocenia sobie, przepraszam? Bilans zysków i strat, jaki Polska niesie z członkostwa w Unii Europejskiej. Pani Martyno, na pewno mamy wiele korzyści. Na pewno większą korzyścią jest dla Polski jest pozostawanie przepraszam. Na pewno większą korzyścią dla Polski jest pozostanie w sferze wpływów, czy generalnie w grupie państw o kulturze zachodnioeuropejskiej, chrześcijańskiej, niż pod wpływem Rosji. No to nie mam wątpliwości. No, w tej chwili to nie są czasy takie, czy jeszcze inaczej Polska nie może sobie pozwolić na pozycję Szwajcarii. Więc na pewno tych korzyści, na tej szali korzyści i strat na pewno więcej jest korzyści, ale to nie oznacza, że możemy scedować suwerenność w zamian za pieniądze, bo te korzyści mogą być wtedy tylko no, krótkotrwałe, że tak powiem. Także na pewno tych korzyści jest więcej niż strat. Dobrze. To jeszcze tutaj, co pan sądzi o obligatoryjnych, demokratycznych prawyborach o miejsca na listach? Tak wśród partii, na przykład jak to było w Konfederacji w tym roku. Będę się upierał przy tej formule, gdzie to obywatele głosują, a nie członkowie partii na swojego, tam kogo lubią bardziej, a kogo lubią mniej, bo tak naprawdę w większości głosują członkowie partii czy sympatycy partii. A mnie chodzi o system taki, gdzie w danym powiecie, gdzie mieszkają i lewaki, i prawaki, i centraki, i tam takie i owaki, żeby ci ludzie, idąc na wybory, pomyśleli, głosuję na Kowalskiego i nie interesuje, jeden mówi tak, drugi mówi inaczej i tak dalej, i nie interesuje ich, czy on jest czerwony, czy on jest czarny, czy on jest różowy, czy on jest mały, czy on jest duży, tylko interesuje ich to, czy to jest facet, który jest przyzwoity i czy to jest facet, który jest w stanie, na tyle jest kumaty, na tyle pracowity, że jest w stanie zrealizować moje oczekiwania. I to jest podstawowy kryterium, a nie w partiach i tak dalej. No pewnie, że w tym systemie, w tym ustroju i przy tego typu zasadach gry, fatalnej, ale jakieś tam te zasady są. Pewnie, że lepiej jest takie prawybory robić, ale to niczego tak szczególnie nie zmienia, bo to się i tak dzieje w jednym tylko praktycznie środowisku sympatyków bądź członków jednej partii. Dobrze, no i chyba już ostatnie, bo tutaj też niewiele jakichś nowych się pojawia. Natomiast jak to jest z nazwą pana ruchu? Sądzi pan, że ta piętnastka na końcu jest jeszcze potrzebna? Czy może zastąpić ją wyższym numerkiem, może 2050 albo 800? Ja się już do piętnastki przyzwyczaiłem, nie chcę 15. A cookies to jest nic innego jak koniec układów korupcji i złodziejstwa. I mam nadzieję, że do tego prędzej czy później dojdziemy, a jeżeli nie ja, to tak jak powiedziałem, ja nie mam aspiracji ścigania się na szczeblach, nie wiem, urzędniczych w administracji państwowej czy w polityce i tak dalej, nie. I moim zadaniem, nawet choćby nie wiadomo co się działo, choćby pluto na mnie z każdej strony, to jest dbać o to, żeby ten ogienek tych zmian ustrojowych, tej nadziei na to, że kiedyś to będzie normalne, demokratyczne państwo, żeby nie zgasł. I raz jeszcze powtarzam, patrząc na młodzieżówki, nie tylko moją, ale generalnie na tą naprawdę wspaniałą obecnie młodzież, jestem, po prostu wiem, że mam psi obowiązek dotrwać do końca, choćbym był z bólu w tym czymś na wiejskiej. Tyle. Dla was, bo wy to doprowadzicie do końca. I tyle, na pewno. Dobrze. Dziękuję w takim razie bardzo za wszystkie pytania, które gdzieś się tam pojawiły. Mamy nadzieję, że jeżeli jakieś wątpliwości nie zostały rozwiane, to jeszcze będzie ku temu jakaś szansa, albo na podstawie na przykład jakichś poprzednich wywiadów też będziecie w stanie znaleźć odpowiedź na te pytania. A teraz już będziemy kończyć, godzina wywiadu za nami. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że zgodził się pan udzielić nam tego wywiadu i z nami porozmawiać. I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się to uda na przykład powtórzyć.
Ja również bardzo dziękuję Pani Martyno, dziękuję też widzom wszystkim, serdecznie pozdrawiam. Ja z przyjemnością rozmowę, no to tak, tylko że musimy bardziej, że tak powiem, doprecyzować, to są tak ważne tematy, te tematy ustrojowe, że musimy każde takie spotkanie, liczę na co najmniej 3, w jakimś oczywiście rozłożeniu, musimy na każdy z tych tematów poświęcić przynajmniej pół godziny. Dobrze. Sędziów pokoju, ordynacji wyborów, obywatela nad władzą. Nad każdą władzą musi być zawsze bat. Jak ludzie mnie pytają, czy ty chcesz rządzić za pomocą referendów, ja mówię, ja nie chcę rządzić za pomocą referendów, tylko chcę, żeby one w ogóle były, żeby władza czegokolwiek się bała, że ludzie mogą w trakcie kadencji i... Ale to jak to, żeby tylko były? No to ja tłumaczę. Jak kiedyś miałem tam 14 lat i poszedłem na pierwszą imprezę z piwem, z chłopakami, to się doprowadziłem do takiego stanu, że mnie chłopcy przynieśli pod drzwi, zapukali do tej i uciekli. Na drugi dzień, to były jeszcze czasy, kiedy tam klaps był rzeczą normalną, ojciec mi tak włoił, że pasem, i mówi, żebyś zapamiętał, nie dlatego, że się upiłeś, tylko dlatego, że straciłeś godność, bo cię nieprzytomnego przynieśli, Bóg wie jeden, co tam mogli z tą robić, co im się żywnie podoba i tak dalej. No i następnym razem, kiedy szedłem na imprezę o podobnym charakterze z piwem, w przedpokoju wisiał pas. Spojrzałem na ten pas i wróciłem jak młody Bóg, wszystko. I takie ma być referendum, nie trzeba go używać. Ono ma po prostu być, żeby oni się go bali. A jeżeli, a tak, to będą wyprowadzać jednych na drugich na ulicę, ludzie się będą naparzać po pyskach, a oni będą się pili brudę szafty. Tyle. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo.